byliście z nami tutaj w murach tej szkoły się kończy. Ale powtórzę to, co zawsze mówię w takich sytuacjach, że to jest wasza szkoła i ona zostanie waszą szkołą na zawsze. Więc zapraszamy także wtedy, kiedy będziecie już mieli własne obowiązki, własne rodziny. Pamiętajcie o naszej szkole, bo to jest czas, który tutaj spędziliście, niepowtarzalny, który na pewno zostanie wam w pamięci na całe życie. My mamy nadzieję, że ten czas też da wam dobrą podbudowę właśnie na wasze życie, żeby wiedzieć, jak się w tym życiu poruszać, żeby wybierać zawsze dobrą drogę, żeby to były decyzje słuszne. Mamy nadzieję, że ma początka pracy właśnie waszych pedagogów, nauczycieli, do tego się dołoży. I jeszcze jedna rzecz. Zawsze jak będzie trudny wybór i będziecie chcieli zasięgnąć rady albo zwykłej rozmowy, zapraszamy. Jesteśmy tutaj, zawsze służymy wam, bo też musicie wiedzieć, że dla nas jesteście bardzo ważni. Proszę państwa, to jest dzisiaj taki czas refleksji troszeczkę, bo wszystko w życiu ma swój początek, ale w pewnym momencie zbliża się koniec. Ale proszę traktować, znowu to naszych abiturientów, proszę traktować ten dzisiejszy dzień, może nie jako koniec, ale jako początek nowej drogi. Za chwilę matury. Trzymamy kciuki, część z was przystępuje i wierzymy, że sobie poradzicie. Później kolejne wybory. Też będziemy za was kciuki trzymać. Chcę w imieniu tutaj wszystkich pracujących złożyć wam najlepsze życzenia. Tradycyjnie zdrowia, bo to jest najważniejsze, ale właśnie mądrości życiowe. Pamiętajcie o tym, że tutaj zostawiacie w szkole ludzi, którzy wam dobrze życzą. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Drodzy profesorowie, koleżanki i koledzy, to dla nas wszystkich szczególna chwila. Nadszedł czas pożegnania tych, którzy uczęszczali do naszej szkoły przez 4 lata. Dla absolwentów jest to chwila rozstania z nauczycielami i przyjaciółmi. Każdy z nich pozostawił w tej szkole cząstkę siebie. Myślę, że często będą powracać pamięcią do chwil tutaj spędzonych. Dojrzałem do swojego miejsca na ziemi, jak dojrzewa owoc czarnego bzu. Tu, nad Wisłą, stoi mój dom, gdzie topola pozdrawia niebo. Życie otwiera się jak ukwiecona ścieżka, dając nieskończone możliwości podróży. Pamiętajmy jednak, że w życiu trzeba mieć marzenia i dążyć do ich realizacji. Warto mieć marzenia, i uśmiechem witać Cię, nowy dzień. To nic, kiedy płyną łzy, to nic, że tak trudno być każdy dzień. Przynosi przecież nowe nadzieje, to nic, kiedy płyną łzy, bo świat masz dosyć i dobrze wiesz, że warto zawsze próbować raz jeszcze. Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnałem od tego czas. Słowa tej znanej piosenki wydają się szczególnie aktualne dzisiaj, gdy po 4 latach nauki opuszczamy góry naszej szkoły. W imieniu tegorocznych absolwentów serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do naszego sukcesu edukacyjnego. Słowa wdzięczności kierujemy w stronę dyrekcji naszej szkoły. Podziękowania płynące z głębi serca pragniemy przekazać wszystkim nauczycielom, którzy przez te lata towarzyszyli nam dzień w dzień. Widzieli na naszych twarzach radość, czasami smutek, ale zawsze starali się nas wspierać na duchu. Drodzy nauczyciele, wychowawcy, wam zawdzięczamy, że udało się nam ukończyć szkołę. Wiemy, jak wiele trudu nas to kosztowało. Niektórzy z nas sprawiali pokolenie, a jednak was to nie zrażało. Mamy nadzieję, że nasze błędy i niedociągnięcia szybko znikną z waszej pamięci. Kochani wychowawcy, pod waszymi opiekuńczymi skrzydłami spędziliśmy kilka lat. Dzięki wam wielu z nas zrozumiało, jak wielką wartością są przyjaźń, lojalność i miłość. Tej nauki życia nigdy nie zapomnimy. Przepraszamy za wszystko, czego nie dokonaliśmy, czego rozczarowaliśmy lub zawiedliśmy. Na pewno
doświadczenie i wiedza, które wynieśliśmy z murów tej szkoły, w przyszłości będą procentować i mamy nadzieję, że kiedyś będą z nas dumni nasi rodzice, wychowawcy, nauczyciele. Za chwilę każdy z nas będzie wybierał swoją drogę. Jednak o chwilach spędzonych w tych murach nigdy nie zapomnimy. W naszych sercach pozostaną one na zawsze. Dziękujemy. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych proch. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. Bierz od życia to, co ci daje, nie krzywdząc innych ludzi. Bierz to, co możliwe. Bo ty masz to, co chcesz, bo ty mówisz i masz. Lecz paradoks jest w tym, że nie cieszy się nic. Nie domyślasz się, że cały problem w tym jest. Mówisz i masz, może czas, abyś i ty sparzyła się. Tak niedawno, żeśmy się spotkali, a już pożegnanie na trzech lat. Te słowa znanej piosenki wydają się szczególnie adekwatne dzisiaj, gdy po czterech latach nauki opuszczacie mury naszej szkoły. Być może wasze drogi zupełnie się rozejdą i nie będziecie już ze sobą tyle czasu, co w szkolnych ławkach. Mam nadzieję jednak, że w waszej pamięci pozostaną piękne wspomnienia wspólnie spędzonych lat. To już zapisy się w historii tej szkoły, a ona w historii waszego życia. Mam nadzieję, że dobrze będziecie wspominać nie tylko nas uczniów, ale również nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. I w myślach nieraz będziecie do nas wracać. Dziś cieszycie się, bo kończycie tę szkołę, na co tak czekaliście, ale na pewno nie jeden z was wkrótce zatęsknił ze szkolnymi latami. I skończycie również kolejny etap w swoim życiu. Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa Weźmi Podlaski. Na dalszą drogę pragniemy w imieniu uczniów klas przedmaturalnych zadedykować nam słowa Jana Kochanowskiego. Nie porzucaj nadzieję, jakoś siekolwiek dzieje, bo nie już słońce ostatnie zachodzi, a po złej chwili dzień przychodzi. Nigdy nie traćcie więc nadziei, ani wiary we własne siły, ani w możliwości drugiego człowieka. Pamiętajcie, że oprócz nabytej wiedzy, o wartości człowieka decyduje to, co ma w sercu. Idźcie przez całe swe życie z takim samym zapałem i entuzjazmem, jaki czujecie dziś, kiedy odbieracie świadectwo ukończenia szkoły. Nie rezygnujcie z marzeń i planów. Pamiętajcie, że każdy z was ma ważną rolę do odegrania. Nie cofajcie się, ale nie zapominajcie tych, którzy was ukształtowali. Nie mówimy żegnajcie, mówimy do zobaczenia. Lecz serce mówi